Ten z czternastką, proszę. Poza linią naszej obrony. Uwaga! Możdżonek. I trafił. Daniel Mąka, 56 minuta. Wreszcie. Brawo, troszkę szczęśliwie ta akcja nam się ułożyła. Ale najważniejsze, że wpadła bramka, która nas, no mam nadzieję, uspokoi. Wrócimy na właściwe tory. I... mniej nerwów, więcej dokładnych zagrań. O, zdenerwował się bramkarz gości Paweł Rakowiecki, aż kopnął słupek. Zobaczmy. No, mieliśmy tu szczęścia sporo, bo grający z numerem 5 tak. Łukasz Piłatowski próbował jakąś piętką wybić. Próbował, ale tak, w pełnym biegu nie był w stanie tego zrobić, a Daniel Mąka pewnym technicznym strzałem silnym po drugim rogu. I tylko radość. 3-1. Dobrze, dobrze.